26 maja odbyła się sesja Rady Miejskiej w Świeciu. Pierwszą część obrad rozpoczęła informacja dotycząca współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2021 rok. Pomimo pandemii, to te organizacje, które z reguły składały jakieś wnioski, one pozostały, one tylko je składały w ilości mniejszej. Mniej organizowały zadań i różnych rodzajów imprez i cieszę się, że one są, one funkcjonują. Teraz tylko rzeczywiście trzeba czekać. Czy przyszły rok da możliwość ruszenia z nowymi siłami? A może to akurat spowoduje, że będą nowe pomysły przez rok, kiedy troszeczkę nowe pomysły przyszły, nowe rozwiązania. Jest to też pewnego rodzaju wyzwanie dla organizacji pozarządowych. Towarzystwo Miłośników Ziemi Świeckiej. Oni ściśle współpracują z Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji. Uczestniczą w różnych imprezach, które również nie tylko Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Świeckiej, ale różne inne przy okazji organizacji również imprez przez Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji. Więc to jest uzupełnienie jak najbardziej. Ośrodek robi swoje, a oni robią swoje, uzupełniają to i dają szerszą ofertę. Inkubator Przedsiębiorczości, Stowarzyszenie Amazonek, Ochotnicze Straże Pożarne, przecież czerpią mnóstwo pieniędzy z 1%. Ja sam osobiście jestem zwolennikiem i byłem tym dawcą, który ten 1% oddaje. Więc dlatego ja mocno się dziwię, że ustawodawca ma zamiar to zmienić, że chce decydować o czymś, o czym nie ma tak naprawdę wiedzy, jaka jest potrzeba na danym terenie. A może będzie przeznaczał te środki dla organizacji, które niekoniecznie ich potrzebują. Dłuższą dyskusję wywołał temat o stanie bezpieczeństwa w gminie Świecie z uwzględnieniem bezpieczeństwa w szkołach podstawowych. Radni pytali między innymi o wspólne patrole policji ze Strażą Miejską czy dewastację mienia, do których w ostatnim czasie dochodziło. Z tego, co komendant policji mówił, jest dużo tych takich wykroczeń przeciwko mieniu też, na co zwracał uwagę przewodniczący naszej Komisji Oświaty, pan radny Sebastian Glaziński, bo o tym dyskutowaliśmy na Komisji Oświaty. I tutaj kwestia tego wejścia w teren, czy to patrolami tymi pieszymi, czy to też można dojechać i wyjść z tego samochodu i pójść i zwrócić uwagę, jest niezwykle istotna, bo myślę, że jeżeli będą pojawiały się patrole Policji Straży Miejskiej w tych terenach, gdzie obserwujemy najwięcej takich zniszczeń, to oczywiście sytuacja może się poprawić. Po drugie oczywiście edukacja, jeszcze raz edukacja, więc to, co zgłaszał pan Szamocki, żebyśmy my może jako radni właśnie poszli do szkół i zaczęli opowiadać, jakie to ma konsekwencje zniszczenie, co ta młodzież mogłaby mieć, gdyby miasto nie musiało wydawać kolejny raz pieniędzy na naprawę placu zabaw, ławek, więc ja w tym kierunku bym poszedł. Niepokoją też narkotyki. To, że już po kwartale 5 kg narkotyków zostało zrekwirowanych, to tyle co w całym poprzednim roku, to świadczy, że skala się powiększa i to bardzo niepokoi, bo coraz młodsi niestety biorą i to jest duży problem, widać również w tak małej miejscowości, w takiej małej gminie jak Świecie. Nie możemy zapominać, że mówiliśmy o bezpieczeństwie w roku 2021 z naciskiem na bezpieczeństwo w szkołach. Pamiętamy, że pandemia była naprawdę w takim szczytowym momencie i bardzo dużo było nauki zdalnej, dlatego też młodzież po lekcjach musiała gdzieś się wyładować, jeżeli nie mogła tego zrobić normalnie w szkole, na boiskach. Także i tak tych jakby sytuacji, o której mówił pan komendant policji i Straży Miejskiej, nie było tak dużo. Także należy to cieszyć. Młodzież zawsze gdzieś wyżywała się i dała upust swojej energii, także nie jest to nic nowego. Bardzo nas boli to, że cały czas gdzieś jest niszczone mienie, ponieważ wszystko, co robimy, robimy z myślą o mieszkańcach i ma to służyć mieszkańcom do rekreacji, do zabawy, a nie do dewastacji. Poruszane w dniu dzisiejszym kwestie mają bardzo istotne znaczenie. Zbliża się okres wakacyjny i tak jak zauważaliśmy w trakcie dyskusji, również ten okres będzie sprzyjał pewnym niebezpieczeństwom, jeśli chodzi o dzieci, o młodzież.
Stąd analiza zarówno pod względem tego takich, może nazwałbym to czynów miękkich, jak wykroczenia albo jakieś takie zdarzenia wandalizmu, ale też poważne przestępstwa związane z narkotykami. Rzeczywiście to jest problem, który pojawia się coraz częściej u młodych osób. Zastanawia mnie tylko dlatego jedna rzecz. No jest mnóstwo różnych akcji społecznych i wszyscy doskonale wiedzą, to jest fakt powszechnie znany, że narkotyki do niczego dobrego nie prowadzą. I skąd bierze się ta chęć u młodych ludzi, żeby w ogóle próbować tego? No, nie jestem w stanie tego zrozumieć i pozostaje nam tylko analizować to, co się dzieje i jeszcze raz apelować do młodych ludzi o to, żeby nie sięgali po tego typu używki, bo z tego nigdy nie ma nic dobrego. I mogę to powiedzieć jako radny, jako adwokat, że to nigdy do niczego dobrego nie prowadzi. Natomiast dzisiejszy porządek obrad też uboższy o jeden punkt. Niestety szkoda, bo uważamy, że te rzeczy, które wydarzają się w Decznie, wymagają jak najszybszego opracowania, jak najszybszej analizy. Miejmy nadzieję, że będzie to jak najszybciej wprowadzone do porządku obrad najbliższej sesji i będziemy mogli temu tematowi się przyjrzeć dogłębnie, sprawnie, żeby uniknąć pewnych niebezpieczeństw, o których pan radny Woźniak wspominał w trakcie sesji. Komendant Policji w Świeciu mówił też o planach związanych z budową nowej siedziby Komendy Policji. W tym zakresie gmina Świecie również będzie miała swój udział, podkreśla burmistrz Świecia Krzysztof Kułakowski. Ja miałem okazję poznać już pana komendanta, kiedy został tutaj jakby zaproszony do komendy i polecenie było przeczytane, jakby nadania mu tego awansu. Zaprosił mnie pan komendant, także rozmawialiśmy. Myślę, że ta współpraca będzie się układała nam bardzo dobrze. Z poprzednimi komendantami również dobrze się układała, także myślę, że wszyscy działamy jako gmina, jako policja, jako Straż Miejska nad bezpieczeństwem naszych mieszkańców i cieszy nas to, że są plany, żeby właśnie tą komendę, która naprawdę nie spełnia już żadnych standardów, przenieść w miejsce, gdzie mamy szpital, gdzie mamy nową komendę Straży Pożarnej. Również policja zasługuje, żeby pracować w komfortowych warunkach, dlatego też podjęliśmy działania, że przekazaliśmy działkę gminną za darmo na rzecz Skarbu Państwa. Zmieniamy też plan zagospodarowania przestrzennego, który umożliwi budowę tak naprawdę rządowi Komendę Powiatową Policji i w tym miejscu, przy pięknym skrzyżowaniu, dobrze skomunikowanym, będzie takie trzy duże instytucje, które ratują życie i zapewniają bezpieczeństwo. Decyzja już zapadła, tylko bliżej budowy tutaj nowej siedziby komendy. W tej chwili są procedowane przepisy, ta działka została przekazana. Teraz takie formalności, dzisiejsza uchwała Rady Miasta odnośnie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego działki, później przekazanie całości materiałów do starostwa, gdzie wszystkie działki, które są niezbędne do tej inwestycji, zostaną scalone i następnie zostanie to przekazane na rzecz Skarbu Państwa. No i wtedy już będą mogły się rozpocząć czynności tutaj, które projektowe, żeby przyszło zapewnienie też środków finansowych na tą inwestycję z programu modernizacji policji. I miejmy nadzieję, że jak najszybciej ta inwestycja ruszy, bo potrzeby faktycznie są, bo te obecne warunki, w którym funkcjonariusze i pracownicy cywilni pracują, nie spełniają standardów, które powinny być w XXI wieku. To są ważne informacje i tak jak powiedziałem na zakończenie pana komendanta wystąpienia, cieszymy się bardzo, że powiedział, że będzie ta komenda budowana, że już będzie dzisiaj plan zatwierdzony zagospodarowania przestrzennego i że będą mogli realizować. Ale jak to wyglądać będzie, tak jak powiedział, nie tylko ceny materiałów, ale i pracowników. Te firmy będą strasznie drogie, więc myślę, że to jednak trochę potrwa. Tak jak się porównuje komendę, bo może na co dzień tam nie wszyscy chodzą na komendę, ale będąc kilka razy na tej komendzie starej policji, i porównując do naszych obiektów typu przedszkola, szkoły, to czas najwyższy, że to się zmieni, bo tam standardy
nie ma żadnych tych standardów w tym starym budynku i mam nadzieję, że jak najszybciej minister spraw wewnętrznych i administracji postara się, żeby powstała nowa komenda w takim naszym kochanym, dobrym, dobrze zorganizowanym i nowo wybudowanych dużo budynkach znajdzie się również po komendzie Straży Pożarnej, naszego OSP Ratownik, wreszcie komenda, porządna komenda powiatowa policji. W dalszej części sesji radni procedowali nad uchwałami. Pierwsza z nich dotyczyła zatwierdzenia sprawozdania finansowego za ubiegły rok samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej miejsko-gminnej przychodni w Świeciu. Na sesję trafiła też uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego między ulicami Patelskiego i Nadbrzeżną oraz ulicami Krótką, Wojska Polskiego i rzeką w dół. Następna z uchwał majowej sesji dotyczyła ustalania miejsc targowych na terenie gminy Świecie oraz zatwierdzenia regulaminu korzystania z placów targowych. Radni zgodzili się także w formie uchwały na udzielenie pomocy finansowej powiatowi świeckiemu na podstawie umowy między jednostkami samorządu terytorialnego. Podczas ostatniej sesji poruszony został także temat związany z inwestycjami i sytuacją na polskim rynku. Inflacja, wzrost cen materiałów budowlanych, niepewne fundusze zewnętrzne. To wymaga od gminy prowadzenia rozsądnej polityki finansowej, podkreślał podczas sesji burmistrz Świecia. Uważam, że bardzo dobrze prowadzimy od wielu lat nasz budżet. Jest on być może ostrożny, ale to co najpierw pandemia, a teraz i duża inflacja i od niedawna sytuacja związana z wojną spowodowała to, że ceny diametralnie się różnią. Wiele zadań, takich nawet gdzie rząd daje wsparcie i są konkursy ogłaszane zewnętrzne, trzeba partycypować swoimi środkami budżetowymi i samorządy, które podjęły takie decyzje, że nadwyrężyły swój już budżet, te możliwości finansowania czy zaciągania też kredytów. Po dzisiejszych jakby wynikach, otwarciu ofert, widzą, że nie są w stanie zabezpieczyć tego swojego wkładu, dlatego też oddają część, te środki, które tak naprawdę pozyskali, muszą je oddać, bo takie są zasady gry, że jak nie ma tej partycypacji, to oddajemy. My mamy te możliwości, żeby przy takim właśnie prowadzeniu polityki finansowej dołożyć tak naprawdę tych środków, nie oddawać ich z instytucji, których je otrzymaliśmy. Przez to możemy realizować zadania. W budżecie, w projekcie budżetu na rok 2022 mieliśmy bardzo dużo zadań, które chcieliśmy też rozpocząć w tym roku, gdzie trwają projektowania i w drugiej części roku chcieliśmy ogłosić już przetargi na realizację tych zadań. Ale myślę, że to są też takie zadania, z którymi możemy poczekać, które możemy odłożyć na przyszły rok, w którym kończy się też nasza kadencja, zrealizować je, ale priorytetem są te zadania, które są tu i teraz, które są rozpoczęte, które wymagają dokończenia, których nie możemy zostawić w połowie wykonania, zejść z nich, aby realizować nowe, być może przy tych, których również staniemy. Dlatego tutaj nasza polityka, nasza wizja jest taka, żeby zrealizować to, co rozpoczęliśmy, a jako priorytetowe, czy w pierwszej kolejności te zadania, które zostaną przesunięte, a być może pojawią się konkursy, w których dostaniemy dofinansowanie i uda nam się zrealizować wszystkie zadania, przełożyć je na zadania niewygasające. Także tutaj jest wielka, wielka niewiadoma, ale mamy ten komfort, że mamy z czego i możemy dokładać. Na czerwiec zaplanowane są dwie przedwakacyjne sesje, w tym absolutoryjna. Przypominamy, że retransmisję sesji Rady Miejskiej, przebieg dyskusji oraz wyniki głosowań radnych można śledzić na stronie internetowej Gminy Świecie. Tam też dostępny jest ten materiał filmowy z napisami.